Fort Guy, jedno z malowniczych miejsc w Strzegomiu, położony kaskadowo na wzgórzu, zwieńczonym historycznymi ruinami wiatraka, został pieczołowicie posprzątany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Było co robić, więc wszyscy uwijali się jak w ukropie. Teraz to miejsce wygląda zupełnie inaczej i zaprasza do wypoczynku i relaksu. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, którzy widoczni są obok mnie i za mną, za to, że podjęli się także posprzątania naszej gminy na święta. Sprzątaliśmy dzisiaj Małpi Gaj i Fort Gaj, miejsce, które wielu z nas wspomina jako piękne miejsce Strzegomia. Dziś trochę zdewastowane, ale mam nadzieję, że odzyska swoją świetność. Bardzo proszę wszystkich, którzy tu przychodzą, zachowajcie czystość, a poza tym dziękuję wszystkim mieszkańcom, dzieciom, młodzieży, wszystkim mieszkańcom, którzy posprzątali naszą gminę na święta. Dzisiaj jeździłem po mieście, nie byłem jeszcze na wsiach, ale widać, że naprawdę miasto jest posprzątane. Dziękuję bardzo. Jeżeli lubisz wypoczywać na łonie przyrody, zostaw to miejsce w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać. Nikt przecież nie chce żyć na śmietniku. Zadbajmy o miejsce, w którym żyjemy, pracujemy i wypoczywamy, by było czyste, schludne i estetyczne. Zadbajmy o nasze zielone płuca przyrody.